Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś opowiadam troszeczkę o modelinie, głównie o modelinie Fimo. Opowiem, jak zacząć, co kupić, czego będziesz potrzebować, jeśli będziesz tworzyć z modeliny Fimo. Myślę, że na początku warto zadać sobie pytanie, co chcesz lepić. Ja robię aplikacje, głównie aplikacje na kubeczki, aplikacje 3D na kubeczki, takie jak na przykład tutaj ten Misio. Ale nie tylko, bo też na kufle, ale najistotniejsze jest to, że po prostu muszę to przyklejać do powierzchni, nie będę potrzebować też kleju. Jeśli na przykład będziesz robić figurki, klej do takich powierzchni ceramicznych nie będzie Ci potrzebny. Więc no, na początku trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcesz robić z modeliny. Ja będę mówiła tak od siebie, o moich doświadczeniach. No dobra, zacznijmy. No wiadomo, na początku potrzebujesz modeliny przede wszystkim. Ja pracuję na modelinie Fimo, głównie. Mam parę kostek z innych firm, na przykład z Premo albo z Cernitu, ale zdecydowanie najlepiej pracuje mi się na modelinie Fimo. Ta modelina jest po prostu taka najbardziej miękka. Po wylepieniu jakiegoś kształtu, ona ten kształt utrzymuje, również po przypieczeniu. Nie zmienia koloru po wypaleniu, nie jest krucha, nie jest łamiąca, jest taka trwała. Nawet, mogę Wam to pokazać. Zobaczcie, tutaj ten misiu ma kwiatuszki peonie. Jak ja to naciskam, to widzicie, to tak, to jest takie ruchliwe. To się nie łamie. Bardzo fajne. Bardzo lubię tą modelinę. Właśnie jak mówiłam, mam kilka kostek też z Premo i z Cernitu, ale no nie chcę za bardzo mówić o nich, bo myślę, że też za mało mam doświadczenia z nimi. Zdecydowanie najlepiej pracuje mi się na Fimo. Fimo wypuścił, ta firma Staedtler, wypuścił jakby trzy serie tej modeliny. To jest Fimo Soft, Fimo Professional, kiedyś to był Classic i Fimo Effect. Moim ulubieńcem zdecydowanie jest Fimo Soft, bo jest najbardziej miękki. Modelina ma to do siebie, że jak otwierasz ją z paczki i zaczynasz ją rozpracowywać w dłoniach, to ona na początku jest taka twarda i pod wpływem ciepła Twoich rąk ona robi się coraz bardziej elastyczna, coraz bardziej miękka, podatna na właśnie kształcenie. No i właśnie ta Fimo Soft jest taka bardzo mięciutka. Fimo Professional jest bardziej twarda, troszkę bardziej jest krucha i wydaje mi się, że troszkę lepiej utrzymuje kształty, no ale może przez to właśnie, że jest bardziej taka twarda. Ciężej jest ją rozpracować w rękach. Ok, koszt takiej jednej kostki to jest około 9 zł. Zależy, gdzie ją wyhaczycie. Ja kupuję ją w sklepie, sklepik dla Was przez internet. Tam znalazłam najtaniej. I nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby kostka była jakaś stara, twarda i tak dalej. Gramatura to jest 57 gram. Są też kosteczki większe. Tutaj mam wersję Professional Doll Art. To jest 85 gram. One wtedy 13-14 zł kosztują. No Allegro chyba widziałam, że jest Fimo kosztuje tak 9,40, 9,30, taka jedna kostka. Dużo tutaj dalej. A, no właśnie, jest jeszcze Fimo Effect. Fimo Effect ma po prostu różne, jakby to powiedzieć, nie odcienie, ale ma różną taką charakterystykę. Na przykład są tam kolory pastelowe, brokatowe, metaliczne, takie, że taki efekt porcelany dające. Wkleję Wam tutaj grafikę o tym. Dobra, i jeszcze tak, modelinę Fimo, to jest modelina termoutwardzana i wypieka się ją w piecu w 110 stopniach przez 30 minut. Jeśli będziecie wypiekać ją krócej, nie będzie dobrze wypieczona, to jest szansa duża, że Wasze, to co wylepicie, jakieś figurki czy cokolwiek innego, będzie po prostu się łamać. Jeśli mocniej to jakoś przyciśniecie albo gdzieś upadnie, to się złamie. Jeśli modelina jest dobrze wypieczona, no to tak się nie stanie. Trzeba by się było naprawdę dobrze postarać o to. Dobra, to myślę, że tak mniej więcej powiedziałam coś na ten temat. No właśnie, jest jeszcze Premo i z takich bardziej popularnych jest właśnie jeszcze Premo, Cernit, Astra, ale Astry no nie polecam, bo no, źle się w niej lepi, bo ona się za bardzo lepi i też zmienia swoje kolory po wypieczeniu. I w ogóle jest parę jeszcze tam innych rzeczy, które są na minus, pomimo że no, jest tańsza. No tutaj jeszcze są jakieś inne kolory. Ja staram się nie mieć bardzo dużo modeliny na stanie, bo chcę, jakby
staram się, żeby ona była świeża, bo ciężko potem się pracuje, jak jest starsza kostka, robi się twarda i trzeba ją mieszać. O właśnie, trzeba ją mieszać z Fimo Liquid albo z wazeliną. Właśnie, jak jest kostka za stara, to jest coś takiego jak Fimo Liquid. I po dodaniu tego do modeliny, on jakby ją rozpuszcza i ona się robi taka właśnie mięciutka, elastyczna, że fajnie się z nią znowu pracuje. Ale jeśli na początku, bo to jest dosyć drogie, nie pamiętam teraz ile, wkleję Wam tutaj cenę, ale możecie to zastąpić miałą wazeliną, zwykłą białą kosmetyczną wazeliną i to jeśli będziecie używać to do tego celu, to super zdaje egzamin. Ja nawet czasami wolę z wazeliną niż z Fimo to mieszać, bo mi się wydaje, że szybciej to daje efekt, a też nic się z tym nie dzieje podczas ćwiczenia, także możecie śmiało to robić. Dobra, teraz przejdźmy może do narzędzi, to chyba jest najbardziej istotne zaraz po modelinie. Jeśli chcecie lepić różne kształty, będziecie potrzebować narzędzi. Ja pokażę Wam, co tutaj mam. Mam ich sporo, ale tak naprawdę niewiele z nich używam, bo często te narzędzia kupuję się w zestawach, a tak naprawdę większość z tego, przynajmniej ja, nie potrzebowałam. Takie narzędzia, które najbardziej są w moim odczuciu potrzebne, ja bardzo lubię te metalowe. Ja kupowałam je na sztuki. Kupowałam je, słuchajcie, na Allegro. Po prostu z artykułami takimi dentystycznymi. Na przykład bardzo lubię to. Muszę jakąś kartkę wziąć, żeby Wam to pokazać. Żebyście widzieli kształty. Taka łyżeczka. Mega super. Jest coś takiego. Struja końca jest taka, nie chcę się wyostrzyć. To też jest mega super przydatne. To ma taką końcówkę bardzo elastyczną. Bez tego bym nie istniała. Takie ostre końcówki. Ale słuchajcie, na początku naprawdę nie musicie inwestować w te narzędzia, bo nie wiecie, czy to Wam się do końca spodoba. Więc różne takie domowe rzeczy, nie wiem, typu igła. Ja na przykład na początku robiłam gdzieś tam sobie coś przy pomocy igły. Gdzieś tam wytargałam z domu igłę. To też jest super przydatne. O, właśnie do tego misia. Na przykład było super przydatne, przez to taki pluszak po prostu, wiecie, wyszedł. Więc to, no właśnie, to takie jest takie narzędzie najbardziej przydatne. O, z tych plastikowych, to właśnie też było w zestawie. One nie kosztują dużo, bo te narzędzia to jest koszt, te metalowe, dentyczne, to jest tak 10-13 za sztukę. Zależy gdzie kupujecie, możecie dorwać też gdzieś taniej. Ja rzeczy głównie kupuję na Allegro, czasami zamawiam coś z AliExpressu. A z tych narzędzi tak naprawdę to najwięcej używam o tego, tej końcówki. Bardzo dla mnie ona była przydatna. Super sprawa. No wiadomo, czasami to się sporadycznie się użyje. Ale głównie ta końcóweczka. A z tego te kuleczki też są super. Też moim zdaniem must have. I skalpel. No też uważam, że to jest takie trochę niezbędne. Jeśli już spróbujecie i stwierdzicie, ok, zaczynam, wchodzę w to, no to skalpel na pewno będzie Wam potrzebny. Super. To też zamawiałam na Allegro, na Cakelandzie. Taki sprzedający, a ten skalpel to jest skalpel jednorazowy i też go kupiłam w sklepie dentystycznym za, nie wiem, 2 zł i bardzo go lubiłam, właśnie muszę go zamówić drugi raz, bo już mi się stępił, ale on był super, dlatego że jest bardzo mega cieniutki, bo ten jest troszeczkę grubszy, a ten jest taki cieniutki, nawet jak modelina nie jest rozpracowana, to on mi tej modeliny nie rwał, jakby no, ładnie tak płynnie po niej sunął. Kolejna rzecz, która jest na pewno potrzebna, to są noże. To akurat to były zestaw noży z Fimo i wiem, że przepłaciłam za nie. No, ale trudno. Nie wiedziałam, że gdzieś mogę dorwać taniej. A w sumie też zależało mi na czasie. No tak, to zamawiałam na Fimo. Nie no, to jest must have. To też często tego używam. To jest taki giętki ten nożyk, że po prostu super. To jest z kolei taki sztywny, że prosta linia. Nożyczki czasami się przydają, takie malusieńkie. Czasami są malutkie elementy, które gdzieś chcemy umieścić, to... Matko, nie wiem, gdzie jest kamera. To tymi szczypaczkami super. Ale co tak naprawdę, nie wpływam tego, do tego celu, ale w jakimś czasie stwierdziłam, że mi się to przyda. O, jeszcze super narzędzia. Super. Oczywiście też zakupione na Allegro. One mają duże końcówki, ale one naprawdę są super przydatne. Gdzieś czasami potrzebuję na przykład dogiąć kształt, tutaj coś takiego zrobić. Wiecie, no, do modeliny, więc to jest super. Ale jeszcze bardziej super, do takich bardziej precyzyjnych rzeczy, są te końcóweczki, bo one, zobaczcie, są takie malusieńkie. A te są takie duże, więc te są super do takich bardziej precyzyjnych rzeczy, malutkich elementów. Polecam bardzo. Okej, okay, no i zarędzie chyba pewnie Wam powiedziałam, co jest tak potrzebne. Najbardziej. Okej. Okay. Teraz przejdźmy może do... Tak, do wałka. To jest wałek
nie wiem, słuchajcie, naprawdę nie wiem, chyba akrylowy wałek. Na początku używałam jego. Nie kupowałam, nie, to nie jest akrylowy. Akrylowy to był właśnie z Fimo i on był dosyć drogi i szkoda mi było na początku wydać tyle kasy. Więc tego zamówiłam też na Cakelandzie. Też już nie pamiętam za ile, ale naprawdę niedużo, jakoś nie wiem, 10 zł około, coś takiego. I on też się w sumie taką samą pewnie funkcję jak ten akrylowy. Ale tak naprawdę, to teraz głównie używam takiej prasownicy do modeliny. Udało mi się też ją wyhaczyć w fajnej cenie. Wkleję Wam tutaj zdjęcie, bo nie chcę teraz sobie tutaj wszystkiego psuć, żeby Wam ją pokazywać. Kiedyś może gdzieś na jakimś filmiku się pokażę, jeśli będziecie chcieli. A właśnie, jeszcze z narzędzi. Słuchajcie, kupiłam te narzędzia z Fimo. Mówię, będą super. Wiecie, na aukcji nie wyglądało jak to jest duże, nie było tego widać. Ale dla porównania to jest mega duże. Po prostu to było mega takie No jest pewne, nie? No przy takim misiu ciężko jest na tym pracować, więc jeśli ktoś by planował, to poznaliście teraz realny rozmiar tego. Jeśli ktoś nie wiem, rzeźbi gdzieś jakieś takie większe figury, no to będzie super. Ale przy takich małych rzeczach po prostu leżą. Skusiłam się też na coś takiego. Słuchajcie, nie wiem, czy cokolwiek z tego użyłam. Nie no, o, tu są właśnie rzeczy, które z tego używałam. Co wyhaczałam, że byłby kształt, gdzieś tam czasami jakieś zgłębienia porobić. Ale serio, mało tego użyłam. I spróbowałam też drewnianych. Tego chyba nie użyłam nigdy. O, to jest jakaś cena, to nie jest cena od tego. To jest jakaś inna cena, gdzieś jakieś opakowanie, żeby to przytrzymać. I one też nie dały egzaminu. Po prostu są za duże. Widzicie, na tych zdjęciach czasami nie widać realnego rozmiaru. Dobra, co potrzeba jeszcze? Na pewno potrzeba. O, no tak, chusteczki. Słuchajcie, chusteczki przy pracy z modelną to jest super po prostu. Jak pracujecie z modeliną, to często jest tak, że szczególnie na jakichś jasnych kolorach, że gdzieś tam po prostu będzie jakiś paproszek, jakiś mini włosek, jakieś zabrudzenie i po prostu wtedy wyciągamy sobie magicznie chusteczkę i sobie delikatnie to ścieramy i po problemie nie po prostu nie wbijacie tam igiełki bez nerwów tam. No masakra, na początku tego nie odkryłam, dopiero po jakimś czasie wpadłam na to, że ej, jest coś takiego jak chusteczki nawilżane, więc polecam. Dobra, co tu jeszcze? O, na pewno super są pastele, bo modelinę z Fimo można barwić pastelami, można też farbami akrylowymi, ale ja jakoś nie przepadam za farbami, głównie używam pasteli i te Wam bardzo polecam, bo jest bardzo taka duża kolorystyka w nich, więc są super. Też je wyhaczyłam na Allegro, naprawdę słuchajcie, to jest skarbnica produktów na Allegro. Okej. Okay. No ale gdzieś tam jeszcze, o, do takich, chciałam do takich, wiecie, do zwierząt po prostu. Jak tworzę jakieś psy czy kociaki, to też używam tych czasami, ale głównie właśnie te z Mangajo. Pokażę Wam tutaj, żebyście, jakbyście chcieli zakupić, to żeby było widać, co to jest. Ale to też są fajne. Chociaż mało w sumie ich używam teraz. Jestem zakochana w tych właśnie poprzednich. Okej. Okay. Nawet, słuchajcie, próbowałam z cieniami gdziekolwiek się tutaj bawić. Ale niestety zdarza się, że miałam gdzieś paletkę, mówię, fajny odcień, ten super odcień do barwienia na przykład ust. Nie ust, tylko policzków. Ale cienie lubią zmieniać pod wpływem temperatury kolory i na przykład z tego wychodzi pomarańcz. Także raczej nie trzeba uważać. Dobra, powiem Wam jeszcze o tym, jak przechowuję modelinę, która gdzieś jest zaczęta, albo jak na przykład mieszałam kolory, bo można mieszać kolory jak najbardziej przy modelinie. Ja sobie kupiłam po prostu przyprawnik i tak kolorystycznie sobie to poukładałam. Super, przechowuję w woreczkach strunowych, kupcie sobie takie rozmiary mniej więcej jak na kostkę, troszeczkę mniejsze, troszeczkę większe. Też super fajny pomysł. No i na początek, jakbyście mnie pytali, jakie odcienie kupić, to myślę, że żeby nie wydawać fortuny, bo jeszcze nie będziecie wiedzieli, czy w sumie będziecie w to wchodzić, czy nie, to taki minimum kolor, to jest biały, czarny, czerwony, niebieski i żółty. I w sumie jak to będziecie mieli, to już tam jakieś po wymieszaniu sobie zawsze jakiś fajny kolor sobie wymieszacie. A jeszcze lepszy tip na to jest, ja tak zrobiłam, zamówcie sobie modelinę pod kolor tego, co chcecie stworzyć. Czyli pierw poszukajcie sobie na necie jakiejś pracy, która Wam wpadnie w oko, spróbujcie, nie wiem, ją zrobić, albo nie wiem, sami sobie coś wymyślcie, też sobie możecie. I spróbujcie to zrobić. Zamówcie pod to kolory. Dobra, kolejną fajną rzeczą. Nie jest to rzecz obowiązkowa, ale jest bardzo przydatna, przynajmniej dla mnie, na przykład do tworzenia włosów. Są wyciskarki. Ja na początku pracowałam z taką wyciskarką. Tu są końcóweczki przeróżne, jakieś wiecie, kropeczki. No różne rzeczy, na przykład też do babeczek. Ja najczęściej właśnie używam tych końcówek właśnie do włosów. Ale ona jest ciężka w użytkowaniu.
po prostu trzeba mocno docisnąć, żeby ta modelina się tędy wycisnęła i czasami jak potrzebowałam dużo, to bolały mnie już palce. Więc po jakimś czasie sobie kupiłam taką wyciskareczkę i ona jest super, dlatego że ona po prostu działa tak, że to sobie przekręcacie. Już jest do końca dociśnięte, ale to działa tak, że sobie ciśniesz i tu ci wychodzi. I też ma fajne końcóweczki. Ja je kupiłam na Ali, mi się po prostu nie cieszyło, więc wyszło to bardzo tanio. Ale wiem, że chyba na Allegro też były dostępne, oczywiście 3 razy drożej, czy tam 2. Więc jak ci się nie spieszy, a nie chcesz wydać dużo hajsu na początek, to polecam AliExpress. Dobra, kolejną rzeczą, co tu jeszcze? No oczywiście są różne teraz dodatki, w zależności od tego, co chcecie tworzyć, są różne dodatki. Na przykład właśnie takie półeczki opalizujące. To też kupiłam w sklepiku dla Was. W ogóle tam jest dużo fajnych rzeczy. Ten daje efekt złota, ten srebra, ten tak na niebiesko się mieni. To Wam wkleję jakąś pracę moją przy użyciu właśnie jednego z nich. Kolejną rzeczą to są po prostu oczka. Tu mam oczka plastikowe, niestety ich nie można wypiekać w piekarniku. Te oczka służą mi głównie do tworzenia kociaków i psiaków. Ale przez to, że one są plastikowe i nie można ich wypiekać razem z kubkiem, bo w 110 stopniach by się roztopiły, może nie roztopiły, ale robią się takie burchle niefajne. Więc po uformowaniu już całego kształtu muszę wyjmować te oczy z modeliny, potem to klepować. No masakra, nie, średnio się z tym pracuje. Ale mam też szklane. Takie, które już można wypiekać razem z pracą, tylko niestety ciężko jest znaleźć szklane oczy, takie łudząco podobne do prawdziwych oczu kota czy psa. Więc to są takie często właśnie bardzo różowe, bardzo kolorowe oczy. Ja jeszcze szukam tego sprzedawcy swojego. Dobra, co my tutaj mamy? A, no właśnie, na pewno przydadzą Wam się kleje. Czy na przykład żeby mieć pewność, że żeby coś się nie rozpadło, to jest taki klej super z pędzelkiem, to jest klej i on bardzo szybko wysycha, to jest coś a la kropelka, ale to jest lepsze po prostu od kropelki, polecam go. A to jest klej epoksydowy dwuskładnikowy, jest mega, w sensie on jest właśnie, jego używam do przyklejania aplikacji do kubka i tutaj mieszkacie go w proporcjach 1:1. No i po prostu pokrywacie pędzelkiem, o właśnie pędzelki, pokrywacie pędzelkiem powierzchnię, no i mocujecie, tylko że on, jego czas wiązania to są 2 godziny, więc ja sobie tutaj podpieram modeliną po prostu moją figurkę, moją aplikację, którą stworzę i czekam, aż to po prostu ściągnie się klej i to się dobrze odparci. Jest bardzo dobry. Wiem, że można go też wypiekać w piekarniku. Wtedy on chyba jeszcze lepiej związuje. Ja tego nie robię, dlatego że on się robi po prostu taki pomarańczowy i to jest widać tak na bokach. Więc ja czekam po prostu, jak on sobie w takiej temperaturze pokojowej się zwiąże. Ale też bardzo dobrze trzyma. Dobra, co jeszcze? No właśnie, do zabezpieczenia powierzchni też będziecie potrzebować lakierów. Ale nie zawsze, bo ogólnie jak stworzycie coś z modeliny, to nie musicie tego lakierować pod warunkiem, że nie chcecie, w sensie nie chcecie, żeby to się błyszczało, bo czasami jest, że coś fajnie, jak się błyszczy na przykład oczy stworzone z modeliny, ale ogólnie sama modelina nie wymaga tego od nas, żeby ją zabezpieczać czymkolwiek. Ona sama w sobie jest taka, że nie trzeba, nie jest to potrzebne. Ale właśnie jak ja tworzę jakieś rzeczy, które barwię pastelami, czy ktoś może będzie barwił farbami akrylowymi, no to niestety wtedy trzeba to już zabezpieczyć, bo jeśli będzie to ktoś mył, no to zdrapie to się, więc zedrze, no na pewno to się nie będzie trzymało, więc trzeba to zabezpieczyć. Ja używam lakierów głównie z Pentarta. To jest błyszczący lakier, to jest matowy. I matowy to jest mój must have, dlatego że zabezpieczam nim pracę, no właśnie głównie takie pupili, czyli takie realistyczne, gdzie nie chcę, żeby to się błyszczało, bo to nie wygląda naturalnie, bo sierść kota czy psa się aż tak nie błyszczy. I jest też lakier, tutaj mam nabłyszczający z Fimo. Ok. Na pewno jeszcze jest potrzebne coś do odtłuszczenia powierzchni przed przyklejeniem. Ja używam cleanera takiego, wiecie, zwykłego do paznokci i wacików bezpyłowych, właśnie do paznokci hybrydowe. Zgubnęłam to stamtąd. Ok. No i nie wiem, czy coś jeszcze. Teraz sobie zerknę moją listę. No właśnie, pędzelki. No tak.
super jest też mieć pędzelki. Kocham, żeby tak przychylić. Ja mam dużo tych pędzelków, dlatego że wcześniej robiłam trochę, bawiłam się techniką dekupaż, więc mam ich sporo. No na pewno nie będziesz potrzebować aż tyle. Na pewno bardzo przydatne, przynajmniej przy robieniu takich kubeczków, są takie mniejsze pędzelki. To jest pędzelek z sklepiku dla Was. Właśnie. Nawet się skupinałam z kosmetyczki. No i to jest właśnie po to, żeby te pastele nakładać, czy właśnie farby akrylowe na pracę. Mam też pisaki do porcelany. Też to bardzo dobre. I się wypieka, także nawet można potem do wkładać do zmywarki. Ale ogólnie ja swoim klientom odradzam umieszczanie takich kubeczków w zmywarkę, dlatego że będzie się zbierał osad. Chociaż producent z tego, co pamiętam, tego kleju, co Wam pokazywałam z uchu, spokojnie gwarantuję, że można to mieć w zmywarce, ale no po co ryzykować, tym bardziej, że no tak jak mówię, będzie się zbierał osad gdzieś w zakamarkach, więc nie będzie to fajnie wyglądało estetycznie. No właśnie takie pisaki są, kiedy czasami coś chcemy napisać na kubku, nie chcemy koniecznie tego robić z modeliny, więc to też jest taka fajna forma, więc fajnie mieć. Nie mam ich dużo, bo mało ich używam. Raczej w tym nie potrzebuję czegoś takiego. Dobra, co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Powiedziałam Wam już wszystko. Aha, no tak. Coś, na czym się to wkładać do pieca, wypiekać. Ja sobie kupiłam na początku szalkę Petriego, bo nie znalazłam żadnej szklanej podkładki, którą można wsadzić do piekarnika, więc kupiłam sobie szalkę Petriego. Ona super pasuje, idealnie ma chyba 10 cm, tak jak kubek, więc nawet jak... Jak coś formuję, to od razu na kubku, bo musi to się znaleźć na kubku, żeby miało dobry kształt. Więc tak, polecam Wam właśnie szalki Petriego. Też na Allegro dostaniecie. Fajnie sobie znaleźć jednego sprzedającego. Ale też wiem, że dziewczyny używają zwykłych takich kafelek podłogowych, ceramicznych do piekarnika i one też super zdają egzamin. Więc na początku też ja szukałam, ale nie znalazłam siebie tego. Więc kupiłam coś takiego. No i właśnie powieszczę, na której w ogóle będziecie pracować. Najlepiej, żeby była szklana. Więc nie wiem, może sobie coś, takie były kiedyś, nie wiem, te szafy, takie wiecie, rozsuwane i ja sobie właśnie skradłam to z takiej jednej szafy i sobie podłożyłam. Ale można też robić na przykład na tych matach samoregenerujących, ale ja jakoś nie przypadłam z nimi, nawet nie zakupiłam sobie takiej maty. To, co na pewno też Wam bardzo polecam, to jest dobre oświetlenie, dobra lampa, bo mamo, ja nie wiem, jak ja to przeżyłam, jak ja się wymęczyłam bez dobrej lampy na początku, jak lepiłam, to była masakra. Nie wiem, do tej pory, jak ja to robiłam, że lepiłam, ale lepiłam chyba, nie wiem, z miesiąc czy dwa, nawet chyba więcej, zanim kupiłam sobie lampy, więc ja polecam Wam takie lampy, no nie pokażę Wam tego. Tutaj Wam te zdjęcie, jaką ja kupiłam, taką, że wiecie, możecie sobie układać pod różnym kątem, zniżyć do góry troszkę, no jak chcecie, w zależności od tego, co potrzebujecie. No i wygodny fotel. Na początku robiłam to na krześle, bolał mnie kręgosłup, bo po prostu zrobienie jakiejś pracy, która czasami zajmuje kilka godzin, więc siedzisz kilka godzin na krześle, więc fajnie, żeby ono było wygodne, ale to już wiecie, to już jest naprawdę zakup na raczej na później, bo fotele nie są tanie. Takie wygodne. No nie wiem, czy coś jeszcze. Chyba to będzie wszystko, co bym mogła Wam powiedzieć. Czekajcie, zerkam sobie na listę. Narzędzia, wałek, praski. A, nie wszystko, zapomniałam o foremkach. Foremki, coś wspaniałego. Foremki silikonowe. I wykrawaczki. Ojej, już mam, jaką mogę zapomnieć. Słuchajcie, są przeróżne foremki. Które po prostu ułatwiają pracę. Kiedyś może nagram taki filmik, jeśli będziecie chcieli. Jeśli będziesz chciała, to nagrałaś mój po prostu skład foremek. Napisz na pewno, zrobię taki filmik, gdzie pokażę wszystkie swoje foremki. Ale no, bardzo ułatwiają życie. Czasami są super, super potrzebne. O, tutaj mam też taki stojaczek do mieszania likwidu, on też jest super. I też go wypaczyłam w sklepiku dla Was. A, bo nie powiedziałam Wam, właśnie z tym Fimo Liquid możecie zrobić płynną modelinę z niego. Czyli na przykład, nie wiem, jakiś sosik na pączku, coś w tym stylu, że to się fajnie błyszczy. No to właśnie to jest super, bo otwieracie sobie to, jakieś patyczki mieszacie, rozrabiacie sobie. No i super, można jakoś to ładnie przechować sobie. Okej, co tam jeszcze? O, tu mamy takie odciski. A, i tu mam taki wałeczek, słuchajcie, kupiłam go, ale nigdy go nie użyłam jeszcze. A to też fajne. On ma takie różne końcówki. O, czasami coś może być, o, zobaczcie, takie pofalowane i to sobie przyjeżdżacie po prostu po pracy ładnie równo. I jakiś taki kształt końcówki, nie wiem, do jakiejś sukienki, ale ja już widzę, że to średnio za egzamin, bo po prostu to jest grube. A im cięższa jest ta, wiecie, tej szerokość tego, co będzie przyjeżdżało po modelinie, tym lepiej. Bo się ona po prostu nie drze. Aha, tu mam jeszcze trochę.
Tu mam takie foremki do jedzenia, nie wiem, jakieś truskawki, malinki, jakieś coś do babeczek, o, czekolada Milka. Tutaj mam różne kształty do personalizacji, jak to robię, czyli jakieś imię, ktoś sobie życzy, czy data na przykład ślubu. A tutaj mam takie do motywów kwiatowych, do roślin. I wiecie, odciski do płatków, róży. No, bardzo przyjemne do listków. Super. Bardzo fajnie. Czyli można super takie realistyczne kwiaty zrobić. Świetna sprawa, naprawdę. No, bardzo polecam. Okej, to co jeszcze jest super, to są rękawiczki. Lateksowe, nie wiem, jakieś nylonowe. Ja niestety nie mogę używać lateksowych. Muszę zakupić rękawiczki nylonowe chyba. No niestety mam uczulenie i zaraz mi się robi... Wchodzi jakoś to w reakcję z moją skórą i mi po prostu robi się twardnieje skóra i takie rany mi się robią. Więc ja muszę to zmienić. Czy coś jeszcze? Słuchajcie, chyba to będzie już wszystko. Jeśli chciałabyś, żebym coś jeszcze pokazała. A, właśnie, jeszcze zapomniałam powiedzieć. Jeśli ktoś się skusi na robienie biżuterii. Ja właśnie mam taki zamiar. Zacząć robić biżuterię. Więc powoli zbieram już sobie to, co będę potrzebowała do tego. A więc jakieś wigle do kolczyków, jakieś koraliki. No, nie jestem przygotowana, żeby wam teraz tutaj pamięć, bo już nawet nie mam wszystkiego, co bym chciała wam pokazać. Ale no właśnie jakieś bazy, bransoletek. Nawet nie wiem, jak to się fachowo nazywa, jakieś oczka z drutem. Właśnie, no nie wiem, o. Takie wkrętki, wiecie, do biżuterii. Musicie coś gdzieś łączyć. Ale to dopiero mam w planach, więc nie mam doświadczenia, żeby tak wam to opowiadać. Może kiedyś nagram taki odcinek na ten temat. No i chyba to będzie wszystko. Co? A, no nie, no wszystko. Już bym 1000 razy zakończyła ten filmik, a tu jeszcze wykrywaczki czekają. Okej, okay. Mamy wykrywaczki. To jest też mega super przydatna rzecz. Wykrywaczki. Na przykład takie serduszka. Jakieś kwiatuszki. Do płatków róży, do kwiatów. Jakieś, o, super do wycinania listków. Ale na pewno to mało fajne. Bo właśnie mają grupy dosyć brzegi, są irytujące. Te metalowe są o wiele lepsze. Jakieś takie kołowe. O, czekajcie, gdzie jest. Tego bardzo często używam. No, też bardzo super przydatne rzeczy. Ja kubeczki robię gdzieś, nie wiem, od roku prawie można powiedzieć. Więc ja już zdążyłam trochę się nakupić, że tak powiem, żeby sobie ułatwić życie. Ale wiadomo, ty na początku, jak zaczynasz, nie musisz mieć tego wszystkiego. Ja ci tylko pokazuję, jakie są opcje. Ile są to fajne opcje. Dzielę się po prostu jakimiś swoimi doświadczeniami, jakimiś tipami. Na pewno nie wyczerpałam tematu i mogłam powiedzieć dużo więcej, ale powiem wam szczerze, że nie jestem w stanie do końca zebrać myśli, bo to jest pierwszy filmik, jaki w ogóle wrzucam z podkładem głosowym na YouTube. O, to też jest super. I to też kupiłam w sklepiku dla was. Podlinkuję wam go. W ogóle postaram się podlinkować wam więcej rzeczy. W opisie. Zerknijcie do opisu. No i dobra. To chyba będzie wszystko, co chciałabym wam powiedzieć. Zamiast sobie jeszcze tutaj na listę, ale chyba tak. Jeśli podobał ci się filmik, proszę zostaw łapkę. Zostaw po sobie ślad postaci łapki, bo to zwiększa zasięg odbiorców. No i też fajnie będzie, jeśli zasubskrybujesz mój kanał, to na pewno zachęci mnie do nagrania kolejnego filmiku. Na pewno będą pojawiały się jakieś tutoriale. No i tyle. Trzymajcie się. Cześć!